To dzień dobry, witamy, przepraszamy za opóźnienie. Były drobne techniczne, też czekaliśmy, nie pokazywało nam uczestników, ale witam serdecznie na webinarium o zadawaniu pytań. O tym opowie nam Agnieszka Arkusińska, wieloletnia trenerka CEO, również dyrektorka gimnazjum i nauczycielka historii i WOS-u, jeśli się nie mylę. Tak. Jesteśmy w projekcie Szkoła dla Innowatora, to pewnie już wiecie, który jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z partnerami Szkoła Edukacji, Stowarzyszenie Widz Radowa Małego z firmą Deloitte oraz Fundacją Zwolnieni z Teorii. Jesteśmy w trybie webinar, czyli my Was nie widzimy, nie słyszymy, możemy się komunikować tylko za pomocą czatu. Prosimy, byście do nas pisali, zadawali pytania. Prośba o odznaczenie opcji All Panelists and Attendees, to będą wtedy i paneliści, i wszyscy uczestnicy widzieli Wasze wpisy. Także webinarium jest nagrywane, będzie później link udostępniony, będzie na kanale YouTube, tak jak poprzednie webinaria, będzie można do tego wrócić. Jeśli ktoś by stracił połączenie, można wejść przez ten sam link, przez który teraz weszliście. I chyba to takie podstawowe informacje. Oddaję głos Agnieszce. Zapraszam do zadawania pytań na czacie. Agnieszka będzie się starała odpowiedzieć albo już podczas webinarium, ewentualnie na koniec. Postaram się też udostępnić Agnieszce te pytania. Także Agnieszko, zapraszam, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. To teraz ja się w takim razie, jak to się mówi, zaszeruję, tak? Tak. Teraz ja się tutaj zaszeruję, tylko teraz, teraz. To jeszcze raz dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Rzeczywiście jestem wieloletnią trenerką pracującą z CEO, ale tak naprawdę to całe życie spędziłam w szkole, takie zawodowe. Teraz ostatnio przed kilku lat mam taką rzecz, że już na co dzień w szkole nie jestem. A przepraszam, wiecie, co jeszcze sobie zrobię? Przepraszam, jedną rzecz, bo chciałam sobie zrobić, no tak, bo teraz właśnie nie widzę, przepraszam bardzo, muszę zrobić jedną rzecz jeszcze. Pozwólcie, że ja wrócę i włączę sobie po prostu czat, tak, żebym go sobie widziała. A i teraz wiecie co, teraz nie potrafię tego zrobić. Teraz jeszcze raz, przepraszam, takie, miałam to inaczej wcześniej zrobione, no trudno. To jednak słuchajcie, chyba nie będę tego czatu widziała niestety. No to Ewo, w Tobie jest teraz już tylko nadzieja. Będę wklejała. A ewentualnie Ciebie będę prosiła o to, żebyś mówiła mi, co tam na tym czacie się dzieje. A ja jeszcze ewentualnie może mi się uda do tego jakoś... A nie, czekajcie. Mogę widzieć? Nie. Jednak niestety. W każdym razie na co dzień pracowałam w szkole, uczyłam historii, wiedzy o społeczeństwie. Potem miałam taki epizod w życiu, że byłam dyrektorką. No od kilku lat już nie pracuję zawodowo tak na co dzień w szkole, chociaż w dalszym ciągu gdzieś to nauczanie jest mi bliskie. Bo ostatnio zaczepiłam się tak na dłużej w przedszkolu i to jest dopiero, bym powiedziała, wyzwanie wielkie, to przedszkole, tym bardziej, że nigdy nie miałam do czynienia z takimi małymi dziećmi, więc to jest dla mnie naprawdę duże, duże wyzwanie. Dzisiaj tak samo tym wyzwaniem jest dla mnie to spotkanie z Wami, szczególnie, że właśnie teraz ani nie widzę, ani nie czytam tego, co piszecie, ale mam nadzieję, że damy radę, tym bardziej, że będę miała do Was też parę pytań i trochę... No, ale zobaczę, myślę, że damy radę. Spotkanie nazywa się zadawaniu pytań, czyli jak pytania korzystnie wpływają na myślenie i uczenie się. I tak trochę wcześniej rozmawiałam z Ewą, opowiadałam, że tak naprawdę nie jest to taki, bym powiedziała, chwytliwy temat, że no coś to takiego, no wiecie, pytania, przecież to nie jest problem, każdy z nas te pytania zadaje. Natomiast i właściwie mało osób szczególnie jakoś się interesuje takim, nie wiem, spotkaniem, szkoleniem. Natomiast potem się okazuje, że odkrywamy, tak, że jednak zadawanie pytań to wcale nie jest taka prosta i oczywista rzecz, że jednak jest to taki obszar, którego można, a nawet powiedziała, trzeba się uczyć. Znalazłam sobie takie motto, no właśnie nie wiem czy motto, ale taki cytat, który wydawał mi się całkiem ciekawy, że pytania są niebezpieczne.
tak, że jak ich się nie rusza, to one będą spały, ale w momencie, kiedy zapytamy, to wtedy budzimy, no i się, słuchajcie, wylewa więcej niż tak nam się wydaje i wtedy rzeczywiście budzi się coraz więcej pytań. I tak mam takie, i chciałabym, żeby tutaj też u nas tak było, tak, że żeby te pytania zaczynały się budzić, żeby one się zaczęły pojawiać i żeby te pytania w waszych głowach, ale nie tylko w głowach, powstawały. Jak będzie wyglądało spotkanie? Więc no, chciałabym, no właśnie, chciałam mieć z wami taki kontakt, ale jeszcze poćwiczę, może mi się uda do tego czatu wrócić. Natomiast też będę miała dla was zadanie na koniec, ponieważ myślę, że warto potem sobie, żeby jakiś element, jakiś fragment przećwiczyć, zobaczyć, jak to wygląda w takiej rzeczywistości również szkolnej. Cele spotkania to po pierwsze refleksja nad celami zadawania pytań, czyli innymi słowy, po co w ogóle pytamy i dlaczego to jest istotne, i również poznanie strategii zadawania pytań. I tutaj od razu chciałabym powiedzieć jedną rzecz, że wy macie na ich kursie online, bo inaczej powiem, na szkoleniu tym stacjonarnym te osoby, które uczestniczyły w tej grupie A, miały możliwość przećwiczenia czy zapoznania się z praktyką zadawania pytań, właściwie techniką zadawania pytań. Również macie taki element na szkoleniu tym kursie online'owym. Natomiast ja bym nie chciała iść w kierunku właśnie technik zadawania pytań, tylko raczej myśleć nad jakością zadawania pytań, oraz nad właśnie, co możemy zrobić, żeby te pytania były lepsze, głębsze i żeby rzeczywiście one pełniły tę funkcję, czyli kształciły, pomagały uczniom się uczyć i żeby one uczniów otwierały, ich namawiały do tego, aby również sobie zadawali pytania. Więc jakby chciałabym uzupełnić to, co już wiecie, jeśli chodzi o zadawanie pytań, czy techniki zadawania pytań z kursu online i ze szkolenia stacjonarnego dla tych osób, które na tym szkoleniu były. No właśnie, kilka takich rzeczy może na początek, mianowicie ten cytat, który macie u góry, to też jest cytat z matki pewnego jednego z noblistów, która właśnie pytała swojego syna, kiedy wracał ze szkoły, czy zadał jakieś mądre pytanie. Ja już nawet nie myślę sobie, żeby to było mądre, ja bym w ogóle myślała o tym, żeby w ogóle pytać dzieci, tak? Jakie pytania w ogóle zadają, czy w ogóle zadają pytania w szkole. Ja nie mówię o takim, wiecie, typu, czy mogę wejść do toalety, to nie jest tego typu pytania, ale czy rzeczywiście dzieciaki zadają w szkole pytania. Bo okazuje się, i to myślę, że jak macie własne dzieci w różnym wieku, to macie już to przetrenowane, że taki dzieciak, nie wiem, 3-4-letni zasypuje nas gradem pytań. Tak, pyta dokładnie o wszystko, a tym ulubionym pytaniem każdego dziecka to jest pytanie dlaczego. Dlaczego to, dlaczego tamto? I jak tutaj widzicie, matki, bo to głównie, tak, głównie mamy, są zasypywane pytaniami. 27 razy w ciągu godziny, tak, dziecko wchodzi w interakcje słowne z matką i to są, tak, i to są wymiany, które są, to jest 16 wymian. I zobaczcie też, co jest istotne, że połowę z tych interakcji inicjowały dzieciaki. Co jest tutaj niezwykle istotne, to jest ten ostatni punkt, ta czwarta kropka, że dzieci z reguły w domu uczestniczą w partnerskim dialogu z rodzicami. Ja bym podkreśliła to pojęcie partnerski dialog. W szkole niestety zaczynamy mieć problem z takim partnerskim dialogiem, w związku z czym te interakcje również są innego rodzaju, one również są innej jakości. Więc warto myśleć o tym, w jaki sposób my rozmawiamy z uczniami i czy rzeczywiście jest to dialog, jest to rzeczywista rozmowa pomiędzy mną a moim uczniem czy moją uczennicą. W szkole, no właśnie, kiedy dzieciaki przychodzą do szkoły, owszem, wchodzą w interakcje z nauczycielami, ale jest to już znacznie krótsze, tak? Znaczy mniej tych interakcji, bo widzimy, że jest ich 10, to jest 8 wymian i dzieci w szkole mówią znacząco mniej. Rzadziej też kierują rozmową, mniej pytają, rzadziej się domagają informacji, posługują się dużo prostszymi zdaniami niż to było w domu. Mają też uboższą gamę znaczeń i też język nie służy im po to, żeby właśnie planować, rozważać, omawiać. Jak mówię o języku, to oczywiście mówię o mowie, mówię o rozmowie. I to, co jest charakterystyczne, to raczej się mówi do dzieci, niż z nimi rozmawia.
Czyli zobaczcie, jak dzieciaki są małe, to jest raczej rozmowa z rodzicami. Natomiast kiedy dzieciaki są w szkole, to już niestety raczej jest to mówienie do dzieci, a nie rozmowa z tymi dzieciakami. Dlaczego tak się dzieje? No tutaj właśnie chciałam się od Was dowiedzieć, tylko że przepraszam, nie zobaczę tego, ale jeżeli macie jakiś pomysł, to zapiszcie na czacie, to myślę, że Ewa, przepraszam, ojej, nie tak chciałam, to Ewa mi potem powie, ale no właśnie, z czego to wynika, że dzieciaki zadają więcej pytań w szkole, przepraszam, w domu, a dużo mniej już tych pytań zadają w szkole. I też co powoduje taką zmianę? Najczęściej, no to jest tak, że, znaczy odpowiedzi na pytania są pewnie różne i tak zakładam, że u Was też to będzie inaczej, znaczy też będzie różnie i rzeczywiście jest tak, że trochę wstydu, trochę takiej obawy, że moje pytanie, nie wiem, będzie głupie, niewłaściwe, trochę obawiam się reakcji kolegów, koleżanek, obawiam się reakcji nauczyciela. Trochę też jest tak, że może ta ciekawość, dzieciaki, które są małe, mają taką, wiecie, wielką sobie ciekawość poznawczą. I to jest tak, że ona gdzieś tam z biegiem czasu przestaje odgrywać taką dużą rolę, to znaczy ona już nie jest tak widoczna. Więc jest bardzo wiele czynników, które powodują, że dzieci w szkole, bym powiedziała, milkną, w tym sensie, że nie pytają, bo to, że mówią, to mówią, tak? Ale chodzi mi o to, że nie zadają pytań. Więc warto sobie uświadamiać, tak, że dziecko małe pyta, dziecko starsze przestaje pytać, ponieważ i jednym z powodów jest właśnie to, co na tym slajdzie, mianowicie zobaczmy, kto zadaje pytanie. Mimo, że badania są, bym powiedziała, prehistoryczne, bo to widzicie, że to są połowa ubiegłego stulecia, ale dzisiejsze badania właśnie nie pokazują niczego innego. Znaczy w dalszym ciągu ten, bym powiedziała, przechył na kto zadaje pytania jest znacznie większy po stronie nauczyciela. I im właściwie wyższy poziom edukacyjny, tym to się, bym powiedziała, też trochę narasta. I też zwróćcie uwagę, że 72% rozmów w klasie i dzisiaj jest podobnie, to są wypowiedzi nauczyciela, tak? Czyli z tego wychodzi, że głównie my mówimy na lekcji i reszta to jest zadawanie uczniom pytań i zawsze to jest to pytanie, jakiego rodzaju jest to pytanie, jakiej jakości jest to pytanie, też mobilizowanie ich do uwagi, komentowanie tego, co mówili. Czyli wyraźnie widać, to jestem ciekawa, jakbyśmy sobie taki rachunek sumienia zrobili, i wycięli siebie na przykład z lekcji, to ciekawe, co by nam zostało tak naprawdę. Więc warto też się nad tym, myślę, zastanowić. Po co pytamy? No właśnie też liczyłam na to, że powiecie, ale już się nie dowiem. W każdym razie pytamy tak, po to, żeby wywoływać motywację uczniów, żeby tych uczniów wspierać. To, co chyba jest najprostsze, najszybsze, najbardziej chyba oczywiste, to sprawdzanie postępów w nauce. I do tego też wspomagamy taki uczniowski namysł, analizę poszukiwania. Czyli innymi słowy, uczymy naszych uczniów, organizujemy proces uczenia się tych uczniów, też kontrolujemy i sprawdzamy. Czyli to są te główne powody, dla których my jako nauczyciele pytamy naszych uczniów. Pytania są stałym elementem każdej lekcji. Ja nie wiem, czy Wy sobie wyobrażacie, bo ja nie, żeby to była taka lekcja, na której nie zadajemy pytania, czy też nie pytamy. To jest stawianie uczniom wyzwań i poprzez pytania mamy również wpływ na postępy ucznia w nauce. Nie wiem, kto z Was uczestniczył w webinarze poświęconym informacji zwrotnej, ale myślę, że właśnie w tym kontekście, czyli wpływanie na postępy ucznia, informacja zwrotna, tak, plus pytania, czyli pytania zawarte w informacji zwrotnej do ucznia, one mogą się świetnie uzupełniać, czyli poprzez zadawanie konkretnych pytań przy udzielaniu informacji zwrotnej możemy wpłynąć na to, czy uczeń, tak, w jakim kierunku podąży, czy rzeczywiście jaki będzie ten wpływ, nasz wpływ na uczenie się naszych uczniów.
Teraz, aha, teraz. Pytania są też jedno takim najszybszym i najbardziej dostępnym sposobem, żeby ocenić proces uczenia się. No i to widać, tak? Nasze takie pytanie, odpytywanie przy tak zwanej tablicy, no to jest ten sposób, kiedy dowiadujemy się, uczeń umie, nie umie, ewentualnie na ile umie, albo na ile nie umie. Przy czym, co znowu jest istotne, im więcej pytamy my, nauczyciele, tym dzieci mniej wykazują inicjatywy, udzielając odpowiedzi. Czyli to już właściwie mamy, bym powiedziała, taki pierwszy wniosek. Mniej pytajmy, my jako nauczyciele, dawajmy więcej przestrzeni naszym uczniom do tego, żeby to oni zadawali pytania. Jakiego rodzaju pytania zadajemy uczniom? I teraz ja, wiecie co, jednak zrobię eksperyment, przepraszam. I zapiszcie na kartce pytanie ze swojego przedmiotu. Ja tutaj zaraz jeszcze poćwiczę, może mi się uda ten czat tutaj włączyć. O, jednak mi się to nie udaje. No teraz już w ogóle się wyłączyłam, w ogóle mnie nie widać. No niestety. Nie wiem, jakiego rodzaju tam się u Was będą pojawiały pytania, ale mogę, no nie chcę powiedzieć, że sobie rękę dam uciąć, ale może się okazać, że większość Waszych pytań to będą takie, wiecie, jak ja zadawałam często, gęsto na historii. W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? Albo kto dokonał takiego i takiego odkrycia, albo pokaż miejsce, gdzie leży Ameryka Południowa. Czyli to były takie pytania, które wymagały bardzo prostej, jednozdaniowej, jednowyrazowej odpowiedzi i że były to często pytania odtwórcze, tak? Pytania, które tak naprawdę sprawdzały pamięć, natomiast nie były pytaniami, które by zmuszały czy prowokowały uczniów do myślenia. I pytania nasze nauczycielskie są właśnie często nieproduktywne. Tak, my zadajemy pytanie, ale właściwie niewiele z tego pytania nie wynika. Nauczyciele też, my dajemy za mało czasu uczniom na odpowiedź. O tym jeszcze powiemy sobie w następnej części naszego spotkania. No i też jest tak, że sposób zadawania pytań nie pozwala uczniom pomyśleć nad odpowiedzią. To jest trochę tak, jak sobie przypomnę siebie, jak początkującą nauczycielkę, też później też, w jaki sposób zadawałam pytania. Tak, że miałam jej marsową minę, nie patrzyłam na ucznia, że wiecie, nie uśmiechałam się i byłam taka bardzo poważna. I to powodowało, że uczeń czuł respekt, czuł strach i to też też spowodowało, że w tym momencie absolutnie nie miał szansy zastanowić się nad odpowiedzią. Nie miał tego, wiecie, takiego wolnej głowy, żeby pomyśleć, tylko się pocił już, bo się bał, że na odpowie na pytanie, bo już widział po mojej minie, że i tak pewnie będę niezadowolona. Więc warto też myśleć nad tym, w jaki sposób, nie tylko jakiego rodzaju pytanie, ale też jak my to pytanie przekazujemy naszemu uczniowi. I też mam czasami takie poczucie, że my często nie jesteśmy w ogóle ciekawi odpowiedzi, czyli trochę zabijamy to, co jest w pytaniu najważniejsze, czyli tak naprawdę ciekawość. I to mi się przypomina, ja słucham codziennie rano jednego radia i tam jest, i zawsze są rano rozmowy. I w poniedziałek jest taka dziennikarka, która właśnie nie rozmawia, tylko odpytuje. Tak, ona ma przyszykowanych szereg pytań, które zadaje swoim gościom, a tak naprawdę ona nie jest ciekawa, co oni powiedzą, bo ona już ma z góry właściwie ustalone, jakie będzie jej kolejne nie tylko pytanie, ale jak ona odpowie na to, co on jej powie. Tam nie ma rozmowy, tylko właśnie jest pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. A w pytaniach tak naprawdę chodzi o to, żeby to była rzeczywista rozmowa i żebym ja jako zadająca pytanie byłam ciekawa, co ktoś, ta druga osoba ma do powiedzenia. I w momencie, kiedy pytamy nieproduktywnie, kiedy dajemy czasu mało na odpowiedź, to te nasze pytania są często szczegóły i fakty. I to jest właśnie, to są te pytania takie, tak zwane quizowe, tak?
one są proste, one są szybkie. Trochę nie chcę powiedzieć, że jak koło fortuny, czy jak milionerzy, ale generalnie to się mniej więcej w tym kręgu gdzieś obraca. Też jest tak, że tylko kilku uczniów ma szansę odpowiedzieć. Ja nie wiem, czy kiedyś, znaczy to myślę, że każdy z nas to przeżywa, widzi to oświadczenie, ale jakoś nie, może nie do końca też sobie to uświadamiam, że tak się dzieje. Otóż opowiem Wam taką historię. Miałam taką rozmowę z nauczycielką z klasy piątej, która była przekonana, że ona prowadząc lekcję angażuje wszystkich, czy większość uczniów w tę lekcję. Jednym ze sposobów angażowania uczniów jest zadawanie pytań. I tak jak powiedziałam, no była przekonana, że rzeczywiście wszyscy uczniowie na lekcji są przed nią angażowani. I kiedyś, kiedy była chyba na kursie internetowym jakimś, poprosiła, tam było takie zadanie do wykonania i ona poprosiła wtedy swoich dwóch uczniów, narysowała im taki plan klasy, posadziła ich z tyłu sali i poprosiła, żeby zaznaczali jej osoby, które są najbardziej na lekcji aktywne. I kiedy ona po lekcji zobaczyła, jakie są oznaczenia, to się bardzo zdziwiła, ponieważ okazało się, że najbardziej aktywne były te osoby, które siedziały w tym środkowym rzędzie. Tak, no w klasach, jak mamy najczęściej trzy rzędy pod ścianą, w środku i pod oknem, to te rzędy, ten rząd pośrodkowy był najbardziej aktywny i też w tym rzędzie stało jej biurko. I ona po prostu zadając pytanie, nie kierowała się z tym, wiecie, do całej klasy, ale nie kierowała się, nie wiem, w prawo czy w lewo, tylko na wprost, łącznie z tym, że to też tak jest, że masa dzieciaków, masa, no kilkoro, bo to wtedy tak naprawdę było kilkoro, odpowiada zanim jeszcze często skończone pytanie, że właściwie krzyczy, tak, wykrzykuje odpowiedź. I to powoduje, że reszta klasy nie ma już po co tak naprawdę odpowiadać. Więc przy takiej formule, kiedy właśnie dajemy pytania właśnie takie krótkie, odtwórcze, niewymagające przemyślenia, niewymagające głębszej odpowiedzi, no to tylko wtedy kilkoro uczniów ma szansę odpowiedzieć na pytanie. I wtedy ten dialog pomiędzy nami a uczniami jest dialogiem pozornym. Tutaj nie ma tego, wiecie, takiego intelektualnego zaangażowania, nie ma tych odpowiedzi przemyślanych, głębokich, które byłyby frapujące, które by jakby poprowadziły dalszy ciąg rozmowy. Przy czym, co nie oznacza, tak, że te szybkie, takie zamknięte pytania, takie właśnie typu, kiedy tak, pytania o datę, jak już się uczepię swojej historii, one oczywiście bywają potrzebne, bo one utrwalają wiedzę, przypominają uczniom, co już wiedzą, bo też uczniowie też lubią się pochwalić, tak, że się czegoś nauczyli, że w ogóle coś pamiętają, coś wiedzą. Natomiast ważne jest to, żeby była równowaga pomiędzy tymi pytaniami zamkniętymi, a pytaniami otwartymi. Jeżeli się zadajemy tylko pytania zamknięte, to dają one tylko odpowiedzi jednowyrazowe. Wtedy jest ta sytuacja, kiedy odpowiada głównie jeden uczeń, bo ten następny już nie ma po co. I niestety takie pytania, czyli właśnie takie pytania zamknięte, zadaje najwięcej nauczycieli i też takie pytania pojawiają się najczęściej. Warto, znaczy wiecie, bo też jest pytanie, kto z nas, tak z ręką na sercu, przed swoją lekcją siada i zastanawia się, jakie pytania zadam moim uczniom. Ja na przykład nie mówię o pytaniu kluczowym, jeżeli pracujecie ocenianiem kształtującym. Tak? Ja myślę o tym, tak, i nikt to nie będzie, nawet gdyby to miało być pytanie, nie wiem, do tekstu albo zadanie, które mają uczniowie, na ile rzeczywiście ono jest przemyślane i pytanie, i jakie my oczekujemy odpowiedzi. Więc tak by ku refleksji na za jakiś czas, czy ja rzeczywiście siedzę w domu przed lekcją i zastanawiam się, jakiego rodzaju pytania zadam, jakie to będą pytania i do czego one prowadzą. Czy rzeczywiście to jest odpowiedzi, to będą takie, których ja oczekiwałam. Możemy mieć strategię zadawania pytań. Tak jak na szkoleniu tym stacjonarnym, przynajmniej część z Was mogła poznać technikę zadawania pytań, tak tutaj chciałam powiedzieć o strategiach zadawania pytań.
I mamy pytania, które będą z wyższego i z niższego poziomu. Jak widzicie, ten niższy poziom to są te pytania, które wymagają odtworzenia informacji, czyli to mogą być właśnie te pytania quizowe. One, to w ten sposób przypominanie sobie tak, tego, czego się nauczyłam. Wtedy uczeń przytacza pewne fakty, pewne informacje, mniej więcej w takiej samej formie, jakie zostało ono zadane przeze mnie jako nauczycielkę, bądź w podręczniku. Czyli uczeń nie przebudowuje odpowiedzi, tylko prost, że tak powiem, odpowiada na pytanie. Odpowiedź jest oparta na przypomnieniu, ona nie wychodzi poza informacje poprzednio podane, nie zmienia ani porządku informacji, ani też nie zmienia formy. I odpowiedzi wtedy jest bardzo łatwo określić jako prawidłowe bądź nieprawidłowe, ponieważ porównujemy je z tym pierwotnym źródłem informacji. Czyli jeżeli na przykład uczeń nam powie, nie zadajemy pytanie, w którym roku właśnie była ta wielka oglądalna, no to on podaje datę, wtedy ja z automatu mogę powiedzieć dobrze, niedobrze. I tutaj właściwie nie mamy żadnej innej możliwości nawiązania jakiejś dłuższej rozmowy. I w ten sposób właśnie pytamy o takie informacje, które zwykle nabywa się przez codzienne doświadczenie, typu właśnie co kupujemy w sklepie spożywczym albo po co chodzimy do apteki. Tak, tutaj nie ma jakiejś możliwości większego kombinowania czy też pogłębiania odpowiedzi. Natomiast pytania wyższego rzędu, jak widzicie, one już wymagają przetworzenia informacji dla osiągnięcia jakiegoś celu i wiecie, jak zadajemy pytanie, to włączamy również myślenie, w związku z czym to myślenie wówczas jest również z wyższego poziomu, bo uczeń zmienia formę albo porządek informacji poprzez, nie wiem, porównanie, skontrastowanie, podsumowanie, rozszerzenie, zastosowanie, tak? Różne procesy myślowe wtedy się włączają, a wszystko po to, żeby rozwiązać problem, tak? Żeby rzeczywiście jak najlepiej odpowiedzieć na pytanie. I żeby odpowiedzieć na pytanie z wyższego poziomu, to uczeń może sobie przypomnieć albo otrzymać informację konkretną, ale musi wyjść poza nie, przetworzyć lub je spożytkować tak, żeby stworzyć odpowiedź różną od formie lub treści od tej, jaką spotkał poprzednio. I tutaj byśmy używali takich określeń jak logiczny, racjonalny, obiektywny, tak można osądzać odpowiedzi wyższego poziomu. To już nie będzie tylko dobrze, źle, tylko właśnie, że ta odpowiedź jest jakaś, że ona z nim jest spójna, że jest właśnie adekwatna, że jest obiektywna, tak? Że to nie jest taka, wiecie, jednowymiarowa odpowiedź typu słuszne, niesłuszne. One stwarzają znacząco więcej możliwości, wiecie, różnych odcieni bym powiedziała. I z jednej strony oczywiście zadaję pytania z niższego poziomu, to jest dla nas nauczycieli łatwiej, prościej, no bo właśnie możemy tak zero-jedynkowo powiedzieć tak albo nie. Natomiast w momencie, kiedy już są pytania z wyższego poziomu i te odpowiedzi również są z wyższego poziomu, no to wtedy dla nas jest ta trudność, no bo jednak zaczynamy, tak, to jest takie dywagowanie, że właśnie aczkolwiek jest to, nie wiem, logiczne, albo że jest niespójne, albo tak, i tutaj mamy dużo więcej możliwości, bym powiedziała, do wyboru i możemy bardziej dywagować. I teraz zadanie mam dla Was takie. Dam Wam chwilę i tak, żebyście się też sprawdzili sami dla siebie. Mamy kilkanaście pytań i chciałabym, żebyście zaznaczyli u siebie, nie wiem, na kartce, z jakiego poziomu według Was są to pytania. Literka W oznacza pytanie wyższego poziomu, litera N oznacza pytanie z niższego poziomu. Przypomnę, że pytanie niższego rzędu wymaga takiej odpowiedzi, to jest pytanie, nie wiem, o fakty, na przykład rzeczy oczywiste. Pytanie z wyższego poziomu, ono nie jest takie jednoznaczne i też odpowiedź wcale nie musi być bardzo jednoznaczna. I macie chwilę na to, żeby tutaj odpowiedzieć na te pytania u siebie na kartce i ja za chwileczkę Wam powiem, jakie są prawidłowe odpowiedzi. Jednak się uprę, żeby jeszcze powalczyć z tymi
No, ja przepraszam Was, o, jak sobie tutaj włączę, a tu mam, a, tutaj właśnie widzę, przepraszam, aha, dobra, widzę, obejrzałam sobie na chwilkę Wasz czat, co tam piszecie, już wracam, już wracam. Proszę bardzo. Dobra. Widzę, że się tam na tym czacie dzieje. Żałuję, że go nie widzę. No nie mogę tego czatu włączyć. No to słuchajcie, mam nadzieję, że już rozwiązałyście, czy rozwiązaliście ten test. Więc jak się zapewne domyślacie, pytanie, kto odkrył Amerykę, jest pytaniem niższego rzędu. Tak, to jest po prostu odpowiedź, nawet pewnie imię, nazwisko się pojawi i nic więcej. Tutaj nie trzeba nic kombinować, nie trzeba przywoływać żadnych innych tak naprawdę faktów. Pytanie drugie, czyli te charakterystyczne cechy wszystkich ssaków, jeżeli odpowiedziałyście, czy odpowiedzieliście, że to jest pytanie wyższego rzędu, to tak. No i teraz jakie było uzasadnienie tego, że jest to wyższego rzędu? No więc mamy, tak, że musimy sobie po pierwsze przypomnieć ssaki, które znamy, poza tym musimy też pomyśleć sobie nad cechami, jakie te wszystkie ssaki mają, czyli musimy jakiegoś porównania dokonać, musimy też rozumieć, tak, jakie są różnice pomiędzy nimi. No i idąc tym samym tropem, jak popatrzymy sobie na pytanie trzecie, no to ono znowu rzeczywiście jest z tego poziomu wyższego, ponieważ to jest wyraźnie porównanie, tak, porównanie jest rozumowaniem wyższego rzędu. Zobaczmy pytanie następne, czyli użyj atlasu. I tutaj jest to również pytanie wyższego rzędu, bo ja abstrahuję od samego użycia atlasu, ale żeby określić szerokość geograficzną, to potrzebuję mieć różne informacje i też muszę je umieć wykorzystać. Czyli tutaj będziemy mieli, nie będę jeszcze mówiła co, bo to do tego jeszcze wrócimy, w każdym razie tutaj jest rzeczywiście bardziej złożona umiejętność, jeśli mówimy o tym określaniu szerokości geograficznej. Jak popatrzymy sobie na polecenie, na pytanie piąte, czyli znaczenie słowa musujący, to nie wiem jak Wy, ale ja bym obstawiała, że jest to pytanie niższego rzędu, ponieważ ono wymaga od nas przypomnienia sobie tak naprawdę definicji, tak? Przypomnienie i odtworzenie definicji słowa musujący. Tutaj nic nie przetwarzamy. Odtwarzamy tę wcześniej nabytą wiedzę. Kolejne pytanie, czyli o uschniętych liściach na drzewie. No jeżeli obstawiliście, zaznaczyliście, że jest to pytanie wyższego rzędu, to owszem, ponieważ tutaj trzeba dokonać pewnego procesu myślowego. Tak? Tutaj trzeba zastanowić się, co takiego się dzieje, szukać różnych przyczyn. Tak? Ewentualnie te przyczyny można również oceniać. Czy rzeczywiście jest ta, czy może inna. W związku z czym procesy myślowe są dużo szersze, dużo głębsze. Kolejne pytanie, czyli o nieobowiązkowym uczęszczaniu do szkoły. Znowu jest pytaniem wyższego rzędu, ponieważ zakładamy, że tutaj trzeba dokonać pewnej, no właśnie, co by było gdyby, tak? Czy zaczynamy kombinować, dywagować, też dokonywać pewnych ocen. No myślę, że pytanie, kto odkrył lat, no to doskonale wiecie, że to pytanie niższego rzędu, tutaj dajemy tylko imię, nazwisko, ale jakie, prawda, ważne. O diamencie, to będzie pytanie wyższego rzędu, tak, ponieważ tutaj chodzi o różnego rodzaju sposoby, czyli musimy doszukiwać, poszukiwać różnych możliwości, sposobów, co zrobić, tak, żeby dowiedzieć się, czy rzeczywiście diament to diament.
No i pytanie ostatnie, czyli czy jest prawdą, że nadmiar ludzi będzie prowadził do śmierci głodowej na masową skalę, również jest pytaniem wyższego rzędu, ponieważ no właśnie znowu musimy dokonać pewnej oceny, tak? Powiedzieć prawda czy fałsz, a żeby powiedzieć czy prawda czy fałsz, to musimy znowu dokonać pewnej analizy myślowej. Więc to jest, bym powiedziała, prosta klasyfikacja pytań na niższego i wyższego rzędu. Znowu jest to pytanie, jakiego rodzaju pytania najczęściej na mojej lekcji się pojawiają, czy niższego, czy wyższego rzędu. I idę w drugą stronę, jakich pytań najczęściej jest po stronie uczniów, jeżeli zadają pytania, tak? Czy właśnie takie typu, kto truł Amerykę, czy jednak może dlaczego uschyliście na tym drzewie. Warto też popatrzeć na to, jakiego rodzaju pytania zadają uczniowie. Idąc dalej, trochę się, wiecie, zagłębiamy, i jak mówimy o dobrej strategii zadawania pytań, to również myślimy o czymś takim, co pewnie znacie, mianowicie o taksonomii Bluma. Ponieważ ważne jest, żeby formułować pytania na różnym poziomie. Trochę też było widać w poprzednim ćwiczeniu, tak, kiedy było niższego, wyższego rzędu, ale tam również było widać pewne zróżnicowanie, bo te pytania wyższego rzędu, one też były różne. No i po co w ogóle formułować pytania według tych różnych strategii? Ano właśnie po to, że zachęcają one wtedy ucznia do posługiwania się wieloma różnymi procesami kognitywnymi. Tak, czyli dużo różne procesy myślowe muszą zachodzić. Czyli zobaczcie tutaj na kolejnym slajdzie opis, tak, że poziom pierwszy, wiedza. Kiedy uczniowie, kiedy celem jest tylko stwierdzenie, tak, czy uczniowie pamiętają konkretne fakty. I tutaj przypominam nasze pytanie o Kolumba, to jest pytanie o przypomnienie, tak, czyli z tego najniższego poziomu. Poziom drugi, czyli zrozumienie, pogłębiona wiedza, to uczeń nie tylko wie, ale jeszcze udowadnia, że rozumie. I przykładem takiego pytania, to prawda ono nie jest może wysokich, bym powiedziała, lotów, ale jednak to jest na przykład pytanie o te cechy charakterystyczne ssaków. Ono jest wyższego rzędu, ale z kolei w taksonomii Bluma ono wcale nie jest gdzieś tam bardzo wysoko, ale tutaj już widzicie, tutaj jest, musi być też zrozumienie, czyli troszeczkę wyższa półka, bym powiedziała. Poziom trzeci, kiedy mamy zastosowanie, tutaj sprawdzamy, czy uczeń to, czego się nauczył, potrafi wykorzystać, tak? Czy potrafi rozwiązywać problemy przez stosowanie tej wcześniejszej zdobytej wiedzy. I takim pytaniem, które byłoby z tego poziomu trzeciego, czyli zastosowania, no to z tego poprzedniego mieliśmy na przykład właśnie ten atlas geograficzny i określenie szerokości geograficznej. Bo tutaj uczeń uczył się wcześniej, co to jest siatka, co to są stopnie, co to jest szerokość geograficzna, tak, długość i tak dalej, i tak dalej. I on teraz tę wiedzę musi zastosować, żeby móc odpowiedzieć na to pytanie. Czwarty poziom to jest analiza. Czy tutaj sprawdzamy, czy uczniowie dostrzegli, rozpoznali jakieś elementy składowe problemu bądź też informacji. I znowu wracając do naszego wcześniejszego, do naszych wcześniejszych pytań, w takim pytaniu o analizę było pytanie o uschnięte liście. Dlaczego one usychają? I tutaj zobaczcie, uczeń musi właśnie dostrzec, tak, rozpoznać, musi poszukać, dlaczego tak się dzieje, że to drzewo akurat na tym drzewie usycha, a być może jakieś stoi obok i ono wcale suche nie jest. Poziom piąty, synteza, kiedy chcemy uczniowi pomóc dostrzec nowe połączenia pomiędzy różnymi rzeczami, ująć ich w jakiś nowy sposób. I tutaj celem tego pytania, tego poziomu jest rozwój twórczych umiejętności. No akurat pytania na syntezę myśmy w tym poprzednim raczej nie mieli. Natomiast szósty poziom, czyli ewaluacja, to kiedy właśnie uczeń ma dokonać wyboru pomiędzy kilkoma możliwościami. I to oczywiście ważne jest, żeby też potrafił, czy w ogóle uzasadnił swoje zdanie. I tutaj mieliśmy właśnie dwa takie pytania, czyli to było pytanie o tą śmierć głodową, tak? Czy jest prawdą, że nadmiar ludzi spowoduje śmierć głodową na masową skalę. No i to pytanie o uczęszczenie do szkoły, co by było, gdyby było nieobowiązkowe. Tutaj też uczeń musi, tak, dokonać oceny, aczkolwiek oczywiście też musi przeanalizować, tak, wcześniej. I teraz zobaczcie, do czego tak naprawdę dochodzimy.
że my zadając pytania powinniśmy tak naprawdę prowadzić naszą lekcję czy naszego ucznia, tak, przychodząc od prostych pytań pamięciowych przez pytania, które wymagają rozumienia, wyjaśniania, potem posłużenia się wiedzą, następnie analizą, dalej syntezą i na końcu, bym powiedział, na końcu ocenianie. Czyli na naszej lekcji powinny być pytania z każdego poziomu. I znowu, tak, nasze sumienie, jak to rzeczywiście jest, z jakiego poziomu najczęściej zadają pytania. A ciągle widzimy, że zależność jest prosta. Moje pytanie i odpowiedź ucznia. Jeżeli zadam pytanie tylko z poziomu pamięci, otrzymam odpowiedź tylko z poziomu pamięci, czyli odtwórczo. Jeżeli będę chciała, żeby uczeń dokonał głębszej analizy, to wtedy muszę zadać pytanie wyższego rzędu, tak, i iść do zupełnie wyższej, bym powiedziała, półki, jeśli chodzi o pytania. Także warto taksonomię Bluma pamiętać nie tylko w kontekście, nie wiem, układania, ustalania celów lekcji, tak, żeby były z różnych poziomów, ale również pytania, zadawanie pytań, żeby to również było z różnych poziomów. Jakie możemy mieć strategie zadawania? Jeszcze może powiem jedną, strategię zadawania pytań. Więc po mojej lewej stronie widzicie, tak, w tabeli pierwsze wąskie, pierwotne wąskie pytanie pamięciowe, po drugiej mamy przekonstruowanie. Pierwszą ze strategii, jaką możemy zmienić, tak, zadawanie pytań, żeby one nie były tylko właśnie wąskimi pamięciowymi, to jest, zobaczcie, podanie zestawu odpowiedzi. I mamy pytanie, jakie ćwiczenia fizyczne poprawiają funkcjonowanie serca? No najprościej było powiedzieć tak, no takie. Czyli wymieniamy jakieś konkretne ćwiczenia. Ale jeżeli przekonstruujemy to pytanie i zadamy, pokażemy cały zestaw odpowiedzi, to uczniowie już mówią, aha, czy jazda rowerem pasuje? Czy rzeczywiście one poprawiają funkcjonowanie serca? A czy golf poprawia? A czy strzelanie z łuku poprawia? Widzicie, tu już jest, tu zachodzą już inne procesy myślowe, tak? Muszę dokonywać wyboru, ale ten wybór musi być również czymś poparty, tak? Czyli muszę się zastanowić, muszę dokonać pewnej selekcji na podstawie bardzo konkretnych danych, bym powiedziała. Teraz mamy pytanie następne. Jakie są cechy dobrego przyjaciela? No to bym powiedziała, tak, no mój przyjaciel jest fajny, miły, przyjemny, fajnie się z nim rozmawia, ale jeżeli, tak, ale pewnie będą mówił o sobie, ale jeżeli chcę mieć szerszą odpowiedź, no wtedy dam mu znowu pewien wybór. Tak, mamy różne możliwości i wtedy również trzeba się zastanowić. Fajnie jest przegadać w parach, co jest cechą takiego dobrego przyjaciela. Więc to jest pierwsza strategia, czyli zamiana, podanie zestawu odpowiedzi. I wtedy uczeń nie odpowiada wprost, tylko poszukuje tej odpowiedzi. Zwróćcie uwagę na ostatnie pytanie. Ile to jest 5 do kwadratu? No więc matematyk pewnie by szybciutko policzył, czy matematyczka. A z kolei może warto w ten sposób się zastanowić. Tak? Mamy różne odpowiedzi, teraz która jest nieprawidłowa i dlaczego? W tym momencie mi się przypomniała taka anegdota a propos matematyki, nauczyciel na matematyce zadawał pytania i około 50% pytań to były, co o tym myślisz, jak myślisz, czy to co robimy to jest w ogóle sensowne i tak dalej. No i potem się okazało, że to był, ten nauczyciel to był historyk na zastępstwie, a w historii są wszystkie pytania otwarte, a tylko 15% słuchajcie nauczycieli stosuje pytania otwarte. Więc warto tak tutaj myśleć o tym, żeby dawać różne odpowiedzi, wtedy niech uczniowie poszukują tych tak zwanych prawidłowych. Druga strategia zadawania pytań to jest przekształcanie pytania na twierdzenie, z którym uczniowie się mogą zgodzić albo nie i muszą uzasadnić swój wybór. No i znowu mamy po lewej stronie to samo pytanie, tak, czyli jakie ćwiczenia fizyczne poprawiają funkcjonowanie serca, no a tutaj przekształcone, że wszystkie ćwiczenia poprawiają funkcjonowanie serca i teraz czy my się z tym zgadzamy? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego? Podobna sytuacja jest z tymi metalami, tak? Jakie metale mają właściwości, a jakie nie? No to teraz przekształcamy je na wszystkie metale mają właściwości magnetyczne. No i czy się z tym stwierdzeniem zgadzamy, czy też się nie zgadzamy?
Więc zobaczcie, zupełnie inaczej uczeń musi podejść do pytania. Tak? To samo przy tej złotowłosej. I tutaj też uczeń musi powiedzieć rzeczywiście, czy była swoją maczką, po czym poznaliśmy, że była włamywaczką, a po czym poznaliśmy, że jednak nie była włamywaczką. Warto w ten sposób również pytania przekształcać. Trzecia strategia, będzie ich wszystkich pięć. Trzecia strategia to jest poszukiwanie przeciwieństw, czyli jedno działa, a drugie nie działa i też dlaczego. No i znowu mamy wąskie pytanie pamięciowe, czyli co charakteryzuje zdrowy posiłek. Natomiast jak je przekształcimy, no to jeszcze możemy poprzeć ten rysunek ilustracją, pokazać, tak, dwa talerze i teraz dlaczego ten posiłek jest zdrowy, a ten drugi jest niezdrowy. Może się okazać, że dziecko powie, no ale według mnie to ten jest zdrowy, no więc w takim razie kombinujmy, dlaczego tak się dzieje. Czyli widzicie, już też prowokujemy do refleksji, do myślenia, do szukania argumentów. Pytanie wąskie, czego potrzebują rośliny, aby rosły? I właściwie pierwsza odpowiedź, tak, no nie, wody potrzebują. A tutaj, trochę jak wracając do tego drzewa, dlaczego jest tak, że jedna roślina usycha, a druga rośnie? Wiecie, jest takie fajne pytanie, to przez długi czas było popularnym pytaniem kluczowym na szkoleniach. Dlaczego paprotki na oknie tak pięknie rosną? Akurat u mnie na oknie to w ogóle nic nie rośnie, żadna paprotka, ale generalnie właśnie tak jest, że te paprotki jakoś tam szaleją na oknach, więc to jest też dobre pytanie. Tutaj mamy też pytanie, myślę, fajne, bo zobaczcie, czasami nam się daje, że pytania to tylko są, nie wiem, przedmioty humanistyczne. Tak naprawdę to przedmiot taki jak matematyka czy fizyka, też to jest ścisłe, co by się wydawało, że tylko rozwiązujemy, nie wiem, zadania, tak stereotypowo, no tutaj też możemy sobie pokombinować, tak? No bo jak to pytanie, jak będzie wyglądał zapis ułamka 3/8 jako dziesiętnego, no to teraz możemy pomyśleć, tak, który z podanych sposobów tak przekształcenia będzie nieprawidłowy i dlaczego. No i też jak poprawić zadanie pod względem gramatycznym, czyli dlaczego ono jest poprawne albo ono jest niepoprawne. Tak możemy też tą strategię trzecią wykorzystać. Kolejna strategia, czyli czwarta, to jest podanie odpowiedzi za pytanie, w jaki sposób się do niej doszło. Jak znowu część z Was uczestniczyła w tym webinarium dotyczącym pracy z błędem, to trochę mi się tutaj skojarzyło, w tym sensie, że my często dostajemy odpowiedź na pytanie, jeżeli ona jest błędna, to mówimy źle, natomiast dużo rzadziej poszukujemy razem z uczniem czy uczennicą, dlaczego do tej złej odpowiedzi doszło. Czyli nie, jakby nie jesteśmy w procesie, tak? Nie patrzymy, co się wydarzyło po drodze, tylko patrzymy na sam efekt. I tutaj trochę tak jest, tak, że właśnie nie oczekujemy takiej odpowiedzi konkretnej, właśnie jakie pamiętasz wspólniki, tylko dziecko, uczeń, uczennica zaczyna od odpowiedzi, tak, że wiem, że to są wspólniki, ale dlaczego one są wspólnikami, te akurat te wyrazy, tak? Co należy zrobić, żeby opis był wierny? To właśnie pytanie, dlaczego ten opis jest wierny? Znowu jak ktoś z Was, trochę takie wiecie, szukanie też pewnych kryteriów, tak? Po czym poznamy, że opis jest wierny, więc szukamy, dlaczego to takiego w nim jest, że możemy go nazwać wiernym opisem. To trochę właśnie zaczęłam mówić, praca wzorcowa, jak ktoś z Was pracuje oceną kształtującym, to jest tam taki element jak praca wzorcowa i właśnie pokazuje taką pracę i właśnie pytamy dzieci, dlaczego ona jest dobra, dlaczego ona jest wzorcowa. Tak, i szukają powodów, szukają tych kryteriów. Tu jest teraz sytuacja dosyć podobna. No i kolejne pytanie, jakie właściwości ma plastik i przekształcamy je na dlaczego plastik nadaje się do produkcji nowoczesnych zabawek? I tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy, zwróćcie uwagę znowu na ostatni przykład ten matematyczny, mamy gotową odpowiedź. No i teraz uczeń musi opowiedzieć, co zrobiłeś, żeby wyszedł ci ten wynik. Czy
Czyli nie tyle sam wynik nas interesuje, tylko droga, jaka do tego wyniku nas doprowadziła. Czyli tutaj stosujemy pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak się stało, ewentualnie właśnie co zrobiłeś, że, czy to zrobiłeś, że jesteśmy w tym, a nie innym miejscu. Piąta, ostatnia strategia to są pytania zadawane z przeciwnego punktu widzenia. To myślę też jest dosyć ciekawe. I tutaj zobaczcie, mamy pytanie, dlaczego źle jest kraść? No i myślę sobie, że każdy z nas mógłby odpowiedzieć, tak jakbym powiedziała, dlaczego źle jest kraść. Ale zobaczcie, jeżeli przekształcimy na inną perspektywę i zapytamy, co o kradzieży myślałaby matka. Nie jestem fanką tego też pytania, bo to tak widzę, trochę mówimy, że, że właściwie trochę byśmy może usprawiedliwiali kradzież, bo to akurat jest matka głodujących dzieci, ale raczej chodzi o pewną zasadę, tak żebyśmy popatrzyli, że każde pytanie można zadawać z różnych punktów widzenia, wtedy uruchamiamy inne procesy myślowe i dostajemy też różną inną odpowiedź. Wczuwanie się też, patrzenie inną perspektywą też nam otwiera oczy na różne inne zjawiska, których nie znaliśmy, bo mieliśmy tylko swoją perspektywę. Kolejne pytanie, jakie zagrożenie stwarza palenie papierosów. No i no zobaczcie, czy należy ludziom zakazywać na przykład, albo wystawiać wolny wybór. Tutaj już możemy, mówię, zrobić albo właśnie taki, tak jak widzicie, zostawiać, albo zakazywać. Wtedy też niech osoby, niech dzieciaki dyskutują, tak nawet, niech nie szukają argumentów. Dlaczego recykling to dobra sprawa? No i no, bym powiedziała takie pytanie na czasie, z jakich względów firma produkująca plastik mogłaby popierać recykling? Ja bym zapytała inaczej, dlaczego w ogóle firma tyle produkuje, ale to już chyba nie byłby z tego, no, to nie byłby chyba ten rodzaj pytania, nie z tej strategii. No i mamy tę złotą włosą już wcześniejszą z bajki o trzech misiach, co pomyślała, gdy zobaczyła ich chatkę. Ale zobaczmy, co myślą sobie misie, tak? Co czuły misie, bo zawsze patrzymy na tą złotą włosą. A może teraz warto popatrzeć tymi misiami, oczami misiów. Czyli mamy 5 strategii zadawania pytań i zawsze, jak widzicie, pytanie pierwotne, które będzie wąskie, które będzie pamięciowe, które będzie przypominaniem, zawsze można je tak przekształcić, żeby ono powodowało po stronie ucznia inne procesy myślowe. Czyli patrzcie, mamy pytania wyższego, niższego rzędu, mamy całą taksonomię Bluma, mamy strategię zadawania pytań, tych 5 strategii i już się okazuje, jaką mamy dużo możliwości zamiany pytań z tych takich najprostszych, odtwórczych, na pytania, które będą prowokowały i powodowały zastanowienie, namysł, a po to przecież pytamy. Tak jak pamiętacie te wcześniejsze slajdy, no to tam tak mówiliśmy, że pytania są po to, żeby uczeń się też zastanawiał, żeby kombinował, żeby dywagował, żeby szukał różnych rozwiązań. Więc zachęcam do tego, żeby również oglądać, tak, czy też myśleć pytaniami i też je przekształcać. I znowu wracam do tego mojego wcześniejszego pytania. Czy i jak długo czasu poświęcamy na przygotowanie pytań do naszej lekcji? I z jakich one są poziomów i jak my je teraz możemy przekształcić, żeby one nie były tylko z tego pierwotnego, najniższego poziomu, tylko żeby rzeczywiście pojawiały się różne strategie przez Was wykorzystywane. Mam nadzieję, że tam coś na czacie fajnego piszecie. No i właśnie tutaj chciałam Was prosić o to, żebyście podali przykład pytania otwartego, które by zachęciło uczniów do myślenia. Wiecie co, ja przepraszam, ale ja sobie pozwolę jednak na chwileczkę chociaż na ten czat wejść i teraz zobaczę. No właśnie, Ewa tutaj pisze, zapraszamy, więc, ale tutaj słuchajcie, nie widzę. Ale wiecie co, póki ja widzę, to zadajcie pytanie, które według Was jest pytaniem otwartym, które będzie zachęcał uczniów do myślenia, prowokowało do szerokiej odpowiedzi. Jest tam ktoś jeszcze? No już się chyba wszyscy wyłączyli. Nie widzę.
No dobrze, to może ktoś jeszcze tu się... A ostruda jest, fajnie, że to ostruda. To ostruda, to jak macie jakieś... Dlaczego trudno jest chodzić po lodzie? O, tutaj pisze Lidia, także taksonomia Bluma, starszy, dobrze pracowana, powinna siedzieć w klasie. No, myślę, że to jest świetny pomysł w ogóle. Ja bym powiedziała, ja bym tutaj poszła nawet dwutorowo. Po pierwsze, cały czas bym pracowała z nauczycielami, jeśli chodzi o taksonomię Bluma, bo ja nie mam takiego poczucia, że my wszyscy jesteśmy, nie wiem, bardzo biegli i lotni, jeśli chodzi o tę taksonomię. Natomiast warto też rzeczywiście pokazywać ciągle dzieciakom, tak, z jakiego poziomu są ich odpowiedzi, z jakiego poziomu są ich pytania i faktycznie taka taksonomia, myślę, że spokojnie mogłaby sobie wisieć i można by się do niej odwoływać. I tutaj i wracam jeszcze tak, że w angielskich szkołach tak jest. Tutaj jeszcze mamy to pytanie, dlaczego trudno jest chodzić po lodzie. Jakie jeszcze macie propozycje pytania otwartego, zachęcającego do rozmowy? Co już kurczę? Nie widzę. To wrócę w takim razie do udostępnienia ekranu. To jest tu. I tutaj, no właśnie, będziemy też mówić o cechach dobrego. O, tutaj coś się pojawiło, słuchajcie. Też, no tak. A, mam, słuchajcie, mam. Tutaj też właśnie Lidia dalej pisze o tym, w jaki sposób nauczyć się konstruktywnej rozmowy. To też jeszcze do tego dojdziemy, do tego nawiążemy. Właśnie jak robić, co zrobić, żeby nasi uczniowie byli zachęceni do rozmowy, do mówienia, do zadawania pytań, bo to... No to nie jest tylko kwestia, że oni, no to ktoś napisał wcześniej, prawda, że tak naprawdę to my musimy dzieci nauczyć zadawać pytania i jak to zrobić. Ja to myślę, że najpierw sami musimy się nauczyć, a potem zabierzmy się za dzieci, albo róbmy to równolegle. No dobra, to słuchajcie, zobaczmy, co jest z tym pytaniem otwartym. Więc cechami pytania otwartego będzie mi tak, no pobudza umysł, tak, ale to dlaczego trudniej chodzić jest po lodzie, no to już tak zaczynam myśleć, przypominać sobie, jak to było, kiedy, nie wiem, byłam nad wodą na przykład i ta woda zamarzła, tak, i co się działo, kiedy jest ta kałuża zamarznięta. Jest wyzwaniem. Rzadko to pytanie bywa oczywiste, czyli zobaczcie, ono zakłada, że tych odpowiedzi może być więcej niż jedna i wcale nie jest powiedziane, że któraś z nich będzie nieprawidłowa. Nieprawidłową odpowiedzią. Wymaga właśnie takich nieschematycznych, przemyślanych odpowiedzi, jest efektywne, tak? Czyli w wyniku tego pytania powstaje coś nowego, no i też właśnie pozwala porównywać, osądzać, pozwala oceniać. No i teraz zobaczmy, które z tych pytań, pierwsze, drugie, trzecie czy czwarte, spełnia powyższe kryteria, czyli nie wiem, jest właśnie wyzwaniem, jest, czekajcie, cofnę, tak? Jest wyzwaniem, przepraszam, nie w tą stronę cofnęłam. Czyli pobudza umysł, jest wyzwanie, rzadko bywa oczywiste, jest nieschematyczna. To teraz mamy cztery pytania. Dajcie znać na czacie, które z nich według Was jest takim właśnie pytaniem, które będzie takim wyzwaniem, będzie nieschematyczne, będzie skłaniało do przemyślenia. Dajcie na czacie znać, w sensie jedynka, dwójka, trójka czy czwórka. Tutaj Małgosia Licznerska pisze, że czwarte, trzecie, czwarte mamy, też czwarte obstawiacie. No właśnie, czy tak, co to jest kot, no to mamy pytanie niższego rzędu, tak, ono rzeczywiście mówi, no kot to jest coś tam białego, czarnego, co chodzi po dachach na przykład, tak, co wiemy o kotach, też właściwie odpowiadamy wszystko, co chcemy, a tutaj rzeczywiście już musimy się zastanowić. Fajne jest to pytanie, to czwarte, no nie, czy chciałbyś się urodzić ptakiem? Bo tutaj muszę dokonać też porównania, jestem człowiekiem, a co by było, gdybym była ptakiem? Też jest ciekawym pytaniem to, jak pod jakim względem kot różni się od ptaka. Czyli muszę tutaj sobie też porównać, dokonać analizy, synteza i też na końcu muszę dodać, podać jakąś, no może nie ewaluację, ale
Tak, pytanie czwarte wymaga wyobraźni, to jeszcze Lidia pisze. Mhm. Więc widzicie, tutaj na tym przykładzie widać wyraźnie różnicę, jaka jest pomiędzy pytaniami tymi otwartymi, tak, pogłębiającymi myślenie, a tymi, które są tymi tylko pytaniami takimi przypominającymi. Tutaj macie przykłady pytań otwartych. Też są pytania takie, no właśnie, co będzie jeżeli? Ja podobno w historii nie powinno się mówić czego, znaczy robić czegoś takiego jak pytania alternatywne, ale od jakiegoś, no już parę ładnych lat, bo teraz częściej w historii się takie pytania alternatywne pojawiają, czyli właśnie co by było gdyby. I one rzeczywiście powodują, że zaczynamy zastanawiać się nad różnymi wariantami. Wydawałoby się, że fakt historyczny jest jeden, natomiast warto zobaczyć, no właśnie, co by było, gdyby ten Mieszko pierwszego chrztu nie było. W którym miejscu bylibyśmy dzisiaj, tak, gdyby, nie wiem, nie wybuchła II wojna światowa. Więc tutaj rzeczywiście można dać upust też wyobraźni. Zobaczcie też, podajemy inne przykłady, albo co z twoim zdaniem zdarzy się potem. Szukajmy takich pytań, które rzeczywiście będą wymagały głębszej odpowiedzi. Udane pytania. Tak? Udane pytania to są takie, kiedy tak, tutaj też Lidia pisze, że pracuje cały mózg, powstaje wiele skojarzeń. Mhm. I teraz pytania udane, zwróćcie uwagę. Ważne jest to, że jeżeli chcemy, żeby uczniowie się lepiej uczyli, to pytań powinno być mniej. Tak, czy nawet, ale niech one będą lepsze, ponieważ ważna jest jakość pytania, a nie ich liczba. Pamiętacie te pierwsze slajdy, kiedy my zasypujemy ucznia pytaniami, natomiast, no i oni się pewnie już gubią w gąszczu tych pytań, natomiast warto popracować nad jakością mojego pytania i dopiero wtedy je zadać. Też jest tutaj, też było to pytanie, co zrobić, żeby uczniowie wchodzili do takiej konstruktywnej rozmowy. Wydaje mi się, że ten trzeci punkt, zobaczcie, czyli nauczyciel będzie drążyć w poszukiwaniu doskonałych odpowiedzi, to jest już pewna zachęta do tego, żeby uczeń, też ucznia włączyć, tak? Bo zadając mu kolejne, nie wiem, pytanie, kiedy drążymy, kiedy dociskamy, a bo co, a dlaczego, to też powoduje, że zaczynamy z tym uczniem prowadzić pewien dyskurs. I nie na zasadzie właśnie odpytywania, ale raczej poszukiwania razem z uczniem tej doskonalszej odpowiedzi. No i dobrze by było, gdyby to właśnie uczniowie zadawali większą liczbę pytań. I jest rzeczywiście to sporym problemem, bo ja nawet nie mówię, wiecie, na forum, ale to, że nasi uczniowie nie potrafią zadawać pytań, to myślę, że każdy z nas się przekonało dziesiątki razy. Ja pamiętam, jak na lekcjach WOS-u miałam taki jeden temat, bardzo taki wiedzowy, tam było sporo pojęć nowych i ja wtedy robiłam kartkówkę, ale prosiłam, żeby uczniowie zadawali pytania. Każdy uczeń miał zadać trzy pytania. Zapisywali je na kartce i później ja jeszcze robiłam takie mygle, te kartki mieszałam i dzieciaki sobie losowały. I powiem wam szczerze, to był najlepszy dla mnie, znaczy taki moment, kiedy ja widziałam, jak bardzo trudno jest zadać uczniowi pytanie, bo dostawali odpowiedzi w ogóle od sasa do lasa. Często uczniowie w ogóle nie rozumieli pytań, które zadali im koledzy. I wydawałoby się, że to byłyby pytania, wiecie, no, odtwórcze na zasadzie, bo tam takich były właśnie, tam mówię dużo definicji. Okazywało się, że nawet takiego by się wydawało prostego pytania, tego nie było. Tutaj Lidia też pisze, że w szkole się powinno ćwiczyć, jak najbardziej. I teraz ja też się odwołam do historii. Przez całe lata dawałam uczniom teksty źródłowe i zawsze z gotowym poleceniem, tak? Czyli były do tego pytania i uczniowie szukali odpowiedzi na te pytania w tekście. Więc właściwie żaden proces myślowy w gruncie rzeczy, bo to były znowu dosyć proste pytania. A dwa, że to wiecie, się przyleciało tekst, no chyba, że był archaiczny, to była ta trudność, ale się przyleciało wzrokiem, się jakiś odpowiedni fragment dopasował. Ale w momencie, kiedy poprosiłam, ułóżcie pytania do tekstu,
no to już była zupełnie inna sytuacja, zupełnie inna, inne działanie dzieciaków okazywało się dużo trudniejszym zadaniem niż wyszukanie odpowiedzi w tekście. Więc rzeczywiście mamy możliwości, żeby do danej lekcji ćwiczyć, tylko trzeba to, prawda, sobie uświadomić, co ja mogę zrobić, żeby właśnie, żebym to nie ja pytała, tylko niech uczeń pyta, nie szuka tylko to odpowiedzi, ale nie zadaje pytania do tekstu, o postaci, o sobie. Tutaj nie mamy na to czasu, ale mam sporo, sporo takich ćwiczeń, które pozwolą na to, żeby na lekcji również ćwiczyć pytania, czyli nie wiem, pytania do kogoś, tak? Pytanie, no to też może pod koniec jeszcze Wam coś podrzucę. W każdym razie jest masa możliwości, żeby ćwiczyć z uczniami umiejętność zadawania pytań. I mówię, ta moja kartkówka, którą pytania, które zadawali uczniowie, ona po prostu pokazywała, że rzeczywiście nie są przygotowani do tego, żeby zadawać pytania. Byli całkowicie niezrozumiani. I jedną z tego właśnie dobrego pytania jest to, że ono nie zmusza tylko do odpowiedzi tak lub nie. Czyli zobaczcie, ograniczamy do niezbędnego minimum pytania quizowe, natomiast dajemy jak najwięcej pytań otwartych, przemyślanych, bo one również będą powodowały, że nasze odpowiedzi uczniów również będą poszerzone. No i teraz to też się będzie wiązało z tymi pytaniami otwartymi, jak długo czekać na odpowiedź, czyli innymi słowy, ile czasu dajecie uczniowi na odpowiedź? Macie tutaj jeszcze siłę, żeby napisać na czacie? Też tutaj Lidia, zgadzam się absolutnie, że, znaczy, ja bym powiedziała tak, trochę ostatnio, tak, nie wiem, czy kojarzycie coś takiego jak pedagogika emancypacyjna, pedagogia uciśnionych i właśnie Paulo Freire, który jest twórcą tej pedagogii, on mówi coś takiego, że no tam już abstrahując od tego, jak wygląda w ogóle szkoła, że właśnie powinniśmy podważać, nie wiem, autorytety, powinniśmy się spierać, powinniśmy się kłócić, powinniśmy być krytyczni. I bo tylko wtedy właśnie będziemy świadomymi obywatelami. Więc podważajmy, czyli pytajmy, dopytujmy. Jak zadawajmy te pytania, bo to wtedy właśnie będziemy tymi, którzy będą bardziej aktywni, będą bardziej świadomi tego, kim są i po co są i do czego dążą. Tak, rzeczywiście teraz niech dzieciaki się uczą zadawać pytania. Tutaj jest też fajna odpowiedź, że jeśli damy czas na to nauczymy ich szacunku do pytań, no właśnie, wątpienie kluczowe właśnie, tak, czyli pytajmy, tak, zastanawiajmy się, podważajmy to, co mamy dane, bo to wcale nie jest dane raz na zawsze, jak się często, gęsto okazuje. Więc tutaj nie mam odpowiedzi, jak długo czekacie, ale pewnie się domyślacie, że jaka jest odpowiedź, że tak naprawdę to my w ogóle nie czekamy na to, aż uczeń, jak uczeń nie odpowie od razu, to my zadajemy mu tak zwane pytanie pomocnicze, które bardzo często jeszcze go, bym powiedziała, pogrąża i generalnie podobno dajemy sekundę na odpowiedź, a jeśli właśnie ta nie padnie, to lecimy dalej, tak? Zadajemy kolejne niby pomocnicze pytanie, ale odpowiadamy sami na to pytanie. No i teraz po co w ogóle powinniśmy dawać taki, też tak ładnie nazywa czas na myślenie? To znowu te osoby, które trochę się z okejem zetknęły, to tam jest ten element, tak, że dajemy te 5 sekund na pomyślenie. Jeżeli damy czas na przemyślenie, to wtedy uczeń będzie miał, wiecie, przygotowane pytanie, odpowiedź, przemyślaną reakcję, docenia odpowiedź, nauczyciel, tak, odracza osąd, czyli nie od razu nie mówi dobrze, źle, tylko musi też się zastanowić, bo to działa w dwie strony, tak? Czyli że ja jako uczennica się zastanawiam nad pytaniem, ale też nauczyciel zastanawia się nad odpowiedzią, tak? Czyli to jakby obydwie strony myślą. Czyli nauczyciel może zadać wtedy pytanie, dlaczego tak myśli, skąd to jest, to przez to rozumiesz i tym podobne. Więc dajmy ten czas i nie pospieszajmy ucznia. Zresztą też na szkoleniu była taka jedna z technik, tak? Też mniej więcej bez tego czasu na pytanie, to też widzieliście, co się działo. Jeżeli dajemy pauzę, to wtedy po pierwsze mamy atmosferę, która bardziej sprzyja dyskusji,
niż ta wtedy, kiedy są te pytania błyskawiczne, bo z pytaniem, jak wiecie, jak jest tylko odpowiedź tak albo nie, no to z czym tutaj dyskutować. Natomiast rzeczywiście, jeżeli dajemy odpowiedź na pytanie też otwarte, to wtedy, a może będzie właśnie dyskusja. No i uczniowie właśnie mogą skrótkować tę fazę na przemyślenie, na stworzenie takiej bardziej złożonej odpowiedzi. I to, co możemy zrobić, tak? Proszę dokładnie pomyśleć. I zobaczcie, to też jak mieliście pewnie na szkoleniu, albo gdzieś się tym zetknęliście, to jest też bardzo fajne, nie wiem, do pracy indywidualnej, ale też do wymiany w parach, tak? Przemyślcie odpowiedzi, przedyskutujcie je, bo będę chciała usłyszeć pełną odpowiedź, dajemy czas, a następnie wzywamy, tak jak napisałem, wzywamy, ale generalnie prosimy do odpowiedzi. Czyli pytanie, w czym zwróćcie też uwagę, że nie tylko zadajemy pytanie, ale jeszcze mówimy, zastanówcie się, macie czas, potem chcą usłyszeć odpowiedź, dajemy ten czas, a następnie wzywamy do odpowiedzi. Jak włączyć uczniów w konwersację? Tutaj było pytanie właśnie, jak to zrobić, więc zobaczcie, pierwsza rzecz, którą myślę sobie, powinniśmy jako nauczyciele, to pozbyć się oceniania. Tak, wcześniej ja tam zauważyłam, jak pisaliście na czacie, że dlaczego się uczniowie na przykład nie odzywają, nie zadają pytań w szkole, bo często, czy w ogóle, tak, bo się boją, tak jak mówiłam, boją się oceny, boją się ośmieszenia, wstydzą się i jest coś takiego u nas, tak, że jednak ta ocena jest tak strasznie silna w naszej szkole, że i mało tego, my preferujemy jako nauczyciele najczęściej dobre odpowiedzi, w związku z tym bardzo nasi uczniowie są też wyczuleni, że lepiej się nie odezwać, lepiej nic nie mówić, bo mogę dostać złą ocenę, tak? Albo ktoś będzie się ze mnie śmiał, więc pozbądźmy się wszyscy takiego ocennego pytania czy też bycia. Namawiajmy do odpowiedzi alternatywnej, czy dawajmy uczniom tę przestrzeń do tego, żeby dywagowali. Zachęcajmy do zadawania pytań, czyli tutaj mówiłam o tym, tak, żeby sami zadawali pytania sobie nawzajem, albo zadawali pytania do tekstu, albo do osoby. Zobaczcie też, tu jest taka technika, to myślę, że ją znacie albo słyszeliście, która się nazywa pomyśl, omów, przedstaw. Czyli troszkę podobnie tutaj wcześniej, jak mówiłam o tym czasie. Czyli najpierw zastanów, tak, nad odpowiedzią, potem tę odpowiedź omów z koleżanką, kolegą z ławki, a potem ją przedstaw. Tak wtedy ona będzie i przemyślana, i jednocześnie omówiona, i na koniec dajemy już taką, wiecie, pełną wersję. Tutaj Małgosia pisze, że pozwalajmy się mylić. No właśnie. Nasi uczniowie też, no mówię, my często oczekujemy prawidłowych odpowiedzi, natomiast nie dajemy tej możliwości, że uczeń ma prawo do błędu, że mało tego, niech się po prostu myli. Inaczej, jak się nie będzie mylił, to nic nie odkryje. No i właśnie stwórzmy taką atmosferę, czyli zachęcajmy, zadawajmy sami pytania. To jest też, myślę, bardzo, bardzo ważne, żeby, wiecie, to jest taka atmosfera też bezpieczeństwa, tak, żeby uczniowie się nie bali pytać, ale to też zależy od tego, w jaki sposób my jesteśmy na lekcji, nie? Na ile uczniowie się czują na niej bezpiecznie, że mogą pytać i nie zostaną, nie wiem, zbyci, nie zostaną, nie wiem, wykpieni, jeśli chodzi, bo zadałem jakieś, nie wiem, bzdurne czy tam niepasujące pytanie. I teraz jaka jest moja rola jako nauczyciela, nauczycielki? Więc zachęcajmy uczniów do wnikliwego zastanowienia. Dzielmy się również własnym doświadczeniem. Rozważajmy problemy na głos. To jest może, wiecie, ja może bym miała z tym problem, ale generalnie jest, no właśnie, ja sama pod nosem, tak, ale tak, żeby słyszeli, rozważam, tak? Tutaj jest propozycja, dyskusja za i przeciw, tak? Szukajmy najpierw argumentów, a potem rozmawiajmy, tak? Sugerujmy różne rozwiązania, też komentujmy zagadnienia, wyjaśniajmy, udzielajmy, obserwujmy z uczniami. Też mi się też podoba, zadawajmy na przykład sobie pytania, tak? Formułujmy też hipotezy. Też na głos, to mówienie na głos, słuchaj, też pokazuje uczniom, jaki jest tok naszego rozumowania. Oni wtedy też śledzą za nim ten tok rozumowania, też mogą zadać pytanie, a dlaczego, a ja bym na przykład zrobił inaczej. Więc też zwróćcie uwagę, jak my możemy
swoimi różnymi działaniami, nie tylko zadając pytania, możemy skłaniać uczniów do tego, żeby również się wypowiadał. Tutaj Dorota pisze, że dziękuję za każdą odpowiedź, bo nagradzam za myślenie. I właśnie, warto o tym myśleniu rozmawiać. Nie, niekoniecznie co tam się na końcu, tylko właśnie co mnie tam prowadzi, tak? Ewentualnie co mnie na manowce sprowadziło, albo co mnie doprowadziło do takiego zdania, takiej tezy, czy takiej hipotezy, którą tutaj postawiłam. No i teraz właśnie jak uczniów zachęcić do tego zadawania pytań. To tak wiecie, kiedyś się chyba zadawało dużo pytań. Ciekawe dlaczego? Ciekawe dlaczego tak się dzieje. Więc to są takie pytanie do mnie, ale też słyszeli uczeń i warto też zachęcać uczniów, żeby oni też do takiego pytania wrócili, bo to pewnie pytanie bardziej dzieciństwa. To jest też ciekawa rzecz, czyli te przynoszenie książek, przedmiotów, materiałów, które będą pobudzały ciekawość. Ja kiedy zaczynałam, jak dostawałam czwartą czy piątą klasę, to wydawało się też, żeby trochę ich zachęcić, doprowadzić ich w historię, która jest taka w ogóle dla dzieciaków w sumie interesująca, ale trudna chyba, no to właśnie przynosiłam różne przedmioty, jeżeliśmy kombinowali, a co to jest, a do czego to służyło, i zadawali wtedy masę pytań. I to jest coś, co faktycznie też ich bardzo otwiera i pozwala na to, że uczniowie sami na wyrywki bym powiedział, zadają pytania. Widziałam ostatnio, czyli słyszałam właśnie jakąś panią z przedszkola w antykwariacie, która rozmawiała ze sprzedawcą i właśnie wtedy jak przyniosła do przedszkola telefon, taki wiecie, ze słuchawką, normalny stacjonarny telefon, przyniosła maszynę do pisania i tam coś jeszcze i po prostu dzieciaki najpierw otworzyły usta, a potem zasypały pytaniami, co to jest, a skąd to się wzięło i do czego to w ogóle służy. Więc to są takie momenty, kiedy możemy skłonić dzieci do zadawania pytań. Też w drugą stronę, tak, żeby dzieciaki przynosiły to, co wzbudziło ich zainteresowanie, żeby mogły o tym też opowiedzieć i żeby też inni mogli to zobaczyć i zadać pytania. No i właśnie, pytania produktywne, prowokujące, otwarte. I też takie sobie teraz myślę, takie wiecie, dotyczące też życia, takich realnych problemów. Czego coś będzie dotyczyło, co pozwoli im na rzeczywiste zaangażowanie się. Teraz niedawno czytałam takiego bloga i nauczyciel od polskiego, który był kiedyś na wizycie studyjnej jakiejś w Niemczech i wszedł do klasy na język niemiecki i tam po prostu była ożywiona dyskusja, co jest lepsze, czy karmienie piersią, czy karmienie z butelki. I on mówi po prostu bardzo fascynująca dyskusja, no właśnie pytanie i zaczęło się rzeczywiście bardzo ciekawie to pytanie, tak ono popłynęło i ono bardzo ciekawą dyskusję wzbudziło. Więc to jest takie to trochę zaprzeć i dlaczego, nie? Dlaczego butelką, a dlaczego nie butelką. No i jeszcze to, co możemy my jako nauczyciele robić, to właśnie myśląc na głos, zadając dobre pytania, no i też dostarczając okazję do zadawania pytań. To ty pisałaś, Lidia, że warto poświęcać czas na lekcji na to, żeby dzieciaki miały tę okazję, czyli też nie tylko tworzyć, nie wiem, zadania, ćwiczenia, które dzieciaki będą do nich szukały pytań, ale też być może byśmy my się wycofali jako nauczyciele i nauczycielki, dając przestrzeń uczniom do tego, żeby oni pytali. Jeżeli będziemy zadawać dobre pytania, to wtedy wzmacniamy cele uczenia się. Jeżeli będziemy też stopniować pytania, tak, to wtedy też pomagamy uczniom w zrozumieniu omawianego tematu, ale też podniesiemy tak poziom wyzwań. Też angażujemy wszystkich uczniów. Tutaj trochę nawiążę do tych technik, tak, na przykład niepodnoszenie rąk, tak, czy właśnie dawanie czasu na odpowiedź. Wtedy to jest ten moment, kiedy rzeczywiście możemy angażować wszystkich, czy też większość uczniów. Zachęcajmy uczniów do samodzielnego myślenia, zadając właśnie dobre pytania. Zachęcajmy do uzasadnienia poglądów i sposobu rozumowania.
i twórzmy taką atmosferę zaufania, w której uczniowie będą czuli, że ich zdanie czy ich zdania są wartościowe. Także ich opinia jest również warta zastanowienia, przemyślenia, a nie zbywana. No i słuchaj, trochę zbliżam się do końca, ale jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, bo tutaj chcę Wam powiedzieć, jakie ewentualnie ćwiczenia można, aj, nie mam tutaj, to nie ta kartka, przepraszam, ale to się możemy tak umówić, że ja też podrzucę nawet na Facebooku, tam w tym miejscu dla innowatora, kilka ćwiczeń, które mam. Na przykład możemy zasypywać jako znaną postać pytaniami. Postać z gazety, nie wiem, niech przyjdzie nam do klasy, no nie wiem, jaki celebryta teraz wśród nas młodzieży, jakiś popularny, modny, i dzieciaki niech układają do tej osoby pytania. Bardzo ciekawym ćwiczeniem jest jakby odwrotnie, czyli mamy odpowiedź, tak, i do tej odpowiedzi układajmy pytania. Trudne, ale myślę sobie, że to może być fajne, też fajne działanie, fajne zadanie dla dzieciaków. Możemy również, to znaczy nawet taką zabawę, kiedy wybieramy jakiś przedmiot albo osobę i możemy zadać tylko 20 pytań, żeby odgadnąć, o jaki przedmiot czy osobę chodzi. Przy czym może zadać tylko 3 bezpośrednie pytania, a odpowiedzi są wyłącznie tak lub nie. Czyli ćwiczymy również pytania proste, tak? Pytania takie, no może nie wyższego rzędu, ale też takie, które, to jest zazwyczaj, raczej chodzi o ćwiczenie umiejętności zadawania pytań. I na przykład do kraju przyjeżdża królowa angielska do nas. I jakie pytania chcielibyśmy zadać tej królowej? I wybierzmy z tych pytań kilka najciekawszych, pogrupujmy je według ważności, czyli zobaczcie, jeszcze wrzucamy kolejny element, grupowanie, kategoryzowanie. Tutaj Małgosia proponuje odwrócona kartkówka, czyli rozumiem, że uczniowie zadają pytania do kartkówki. Mhm. Jeszcze możemy mieć, fajne jest, słuchajcie, zbieranie, to też zachęcam do tego, żebyście zbierali pytania, które zadają uczniowie, można je pogrupować w kategorie, zapytać uczniów, które pytania są dobre, które są złe, na które chcieliby otrzymać odpowiedź. To jest też tak, że dobre pytanie to jest jak wino, ono po prostu musi poleżeć, tak? Ono musi nabrać mocy, ono musi rzeczywiście, wiecie, no, w tej butelce, czy tam tym, nie wiem, w tej beczułce, ona musi rzeczywiście nabrać takiej wartości. Ja pamiętam też prowadziłam taką lekcję z historii, to było w starożytnym Egipcie, z tego co pamiętam. I no właśnie, dzieciaki przejeżdżą też po świecie, teraz jest telewizja, dużo oglądają, i ja im zadałam pytanie, co oni już wiedzą na temat Egiptu. No więc słuchajcie, wtedy wypisywaliśmy całą tablicę. Okazało się, że właściwie już tych lekcji prowadzić nie mogę, bo oni o tym Egipcie wiedzieli dużo. Natomiast drugie było, a czego chcielibyście się dowiedzieć o Egipcie? I to też było bardzo fajne, bo wtedy oni wypisywali coś, czego jeszcze im się wydaje, że nie wiedzą, albo rzeczywiście było dla nich interesujące, bo o czymś słyszeli. I to też było fajne. I trzecia runda była, jakie pytania wy by się zadali, gdybyście, nie wiem, jechali do Egiptu. I to myśmy te pytania rzeczywiście przez dłuższy czas, one wisiały w klasie i wracaliśmy. Myśmy sobie odhaczali, na co już, na które pytanie już mamy odpowiedź, a na które pytanie jeszcze musimy trochę poczekać, a które pytanie rzeczywiście było na tyle interesujące, że chcieliśmy w ogóle szukać odpowiedzi. Więc zachęcam do tego, żeby rzeczywiście dzieciaki pisały pytania i przechowujmy je. I rzeczywiście patrzmy wspólnie, oceniamy, na które z nich otrzymujemy ciekawe, dobre odpowiedzi, a które no, takich warunków nie spełniają. I na zakończenie mam dla Was zadanie. Takie do wykonania, nie mówię, że teraz, może po powrocie do szkoły, ale
To jest też, myślę, ciekawe ćwiczenie dla Was, jako nauczycieli, nauczycielki. Macie swoją klasę. Wybierzcie jakiś temat, który będzie dla Was szczególnie interesujący, dla Was jako nauczycielek, nauczycieli, i zapiszcie ten temat na kartce. Na osobnej kartce chodzi o to, żeby to mieć liczbę, bo to jak widzicie, potem komuś dacie te pytania. W każdym razie zapiszcie najbardziej takie właśnie stymulujące, otwarte, angażujące pytania, które by pasowały do Waszej klasy. No zobaczcie, bo to też sugeruje, że pytania możemy zadawać różnego rodzaju, jak mamy do czynienia z różnymi dzieciakami, różnymi klasami. W związku z tym zapiszcie te pytania, które by pasowały do Waszej klasy. I wybierzcie, podkreślcie na tej liście te pytania, które według Was będą najbardziej interesujące. Szczególnie, znaczy dla Was, tak, które Wam się wydają szczególnie interesujące. A później dajcie koleżance kartkę ze swoim tematem i poproście, żeby koleżanka bądź kolega ułożyli pytania do Waszego tematu. A potem sobie popatrzcie. Najfajniej to ćwiczenie, to zadanie wychodzi najfajniej, myślę, wtedy, kiedy dajemy swój temat, swój obszar osobie, która jest z innej dziedziny. I wtedy warto zobaczyć, porównać, jakie są moje pytania, jako nazwijmy to specjalisty, eksperta w danej dziedzinie, a jakie są pytania ciekawe, jeśli chodzi o osobę, która nie ma takiego doświadczenia i nie ma takiej wiedzy jak my z danego przedmiotu. Trochę ta druga osoba będzie naszym uczniem, bym powiedziała, tak? Bo ma znacznie mniejszą wiedzę. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą Wasze wnioski, bo naprawdę zachęcam Was, żeby to ćwiczenie zrobić. Popatrzcie wtedy u siebie, u tej koleżanki, kolegi, które pytania są najlepsze i dlaczego. I mówię, ciekawa bardzo jestem, co się może okazać i które pytania wtedy byście faktycznie wybrali do pracy z Waszymi dzieciakami. To by było na tyle i jeżeli macie ochotę, a mam nadzieję, że macie, zapiszcie proszę na czacie, co zapamiętacie z tego spotkania. Jakąś jedną rzecz, która Wam utkwiła szczególnie w głowie, albo na którą zwróciliście uwagę. Zapraszam jeszcze na czat na chwilę chociaż. Jest tam kto? Napisze ktoś? Aha, czyli strategie pytania. Tutaj też Kasia pisze przerabianie pytań. Strategie. Tak, to inspiracje. No właśnie, świat na nowym miejscu, prawda? Coś pytania z wyższego poziomu. Super. No to cieszę się, słuchajcie, że tutaj trafiłam też przynajmniej w oczekiwania niektórych. Zachęcam do tego, żeby właśnie pytać i tymi pytaniami podważać również różne teorie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Nie wiem, czy tam a tutaj też dziewczyny piszą, tak, Ostruda. Nie ma głupich pytań, jasne. To trzeba właśnie zadawać, nauczyć się samemu i też tak, każde pytanie jest dobrym, możemy tylko myśleć, jak je ewentualnie przeformułować, żeby ono było skuteczne, nie? Żeby dostać na nie odpowiedź. Natomiast rzeczywiście nie ma żadnych głupich. Nie wiem, Ewo, czy są pytania jakieś tam się pojawiły? Wiesz, odpowiadałaś, no to później widziałaś wcześniej, to były odpowiedzi, ja masz też w dokumencie, ale myślę, że odpowiedziałaś na te wszystkie. Dobrze. To cieszę się bardzo serdecznie, znaczy nie wiem, czy się można cieszyć serdecznie, w każdym razie serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Trzymam kciuki za Waszą pracę z pytaniami. Jeszcze Wam mogę polecić, bo to widzicie, jest taka książka, jedna się nazywa, to co niestety starocie dosyć, w tym sensie, że to wydawało kiedyś w SIP,
To już się teraz nie wydaje. W każdym razie właśnie efektywne nauczanie i Elizabeth Perot. I ja bym już też na Facebooku to wpiszę. I też Fischera o zadawaniu, znaczy o też efektywnym nauczaniu, myśleniu. I w każdym z tych książek są rozdziały dotyczące zadawania pytań. Naprawdę bardzo fajnie, inspirujące i też myślę uczące. I chyba nawet jest jeszcze taka książeczka o pytaniach. Ja to jeszcze sprawdzę, w każdym razie rzucę Wam na Facebooka też tytuły, żebyście mogli ewentualnie do nich sięgnąć i też może ktoś tam Was, nie wiem, natchnie, zainspiruje. Jeszcze raz Wam dziękuję bardzo, bardzo. Życzę fajnych wakacji. I słuchajcie, też dobrego, długiego weekendu. No i słuchajcie, żeby ten rok szkolny się skończył i żebyście też wypoczęły i wypoczęli w wakacje. Dziękuję bardzo. Tutaj Małgosia Jana pyta, czy materiały, to znaczy nie wiem, chodzi o prezentację, czy jakieś dodatkowe materiały, bo prezentacja to myślę, że tutaj ona spokojnie będzie, natomiast nie wiem jak tam reszta. To znaczy na pewno nagranie będzie udostępnione na kanale CEO, na Facebooku, także i też roześlę do Was link do uczestników, abyście mogli jeszcze raz zobaczyć, to pewnie się też pojawi na Facebooku. Bardzo Ci, Agnieszko, dziękuję. Bardzo by miło, jakbyś na Facebooku też zamieściła te książki, tytuły. Dobrze. Bo to też wiem, że część osób chciała być, ale nie mogła, bo są też inne rzeczy w tym czasie się dzieją, także myślę, że jeszcze inni wrócą do tego albo się zapoznają. Bardzo Ci dziękuję, bardzo Wam dziękuję za obecność. No i jeśli będzie taka możliwość, to też udostępnię później uczestnikom Twoją prezentację, dobrze, bo tam wiele dobrze fajnych rzeczy i pewnie każdy będzie chciał do tego wrócić. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję bardzo, dziękuję za Waszą obecność. Dzięki. Okej.